jako materiał odpadowy czy odpad niebezpieczny i podjąć odpowiednie działania mające na celu odpowiednią utylizację tego typu materiałów. Jedną z takich metod utylizacji jest ich spalenie. I tutaj oczywiście aktywność w tym kierunku jest jak najbardziej wskazana, tylko przy zachowaniu odpowiednich warunków technicznych i technologicznych, w tym również systemów zabezpieczających emisję zanieczyszczeń do środowiska. Ocenia działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w tej kwestii, zakładu Kronoszpan. To znaczy ja w tym momencie mam za mało danych, bo nie mam danych pochodzących z Inspektoratu Ochrony Środowiska, tylko szczegółowe dane, które chociażby ostatnie występują. Ostatnie badania przeprowadzone przez Inspektorat na tym nielegalnym Znaczy mam wątpliwości w zakresie badania wątpliwość poddaje obiektywizm. Mam jedyną wątpliwość, która dzisiaj w kwestii badania zawartości benzoapirenu w spalinach z instalacji do termicznego wykorzystania biomasy i różnych materiałów, które tam się znajdują, dlatego że ze spalania drewna musi powstawać benzoapiren, on ma być mierzalny. I z moich doświadczeń, jeżeli tam jest badany pył, a taki pył się musi tworzyć, to informacje, że jest poniżej zakresu oznaczalności, są dla mnie niewystarczające. Pana wiedzy, takie zakłady tego typu mogą być czyste, nazwijmy to tak umownie, że przy produkcji nie będzie... Istnieje dokument stworzony wysiłkiem wielu narodów, dokument zwany BAT, czyli Best Available Technique, czyli dokument, który świadczy o tym, w jaki sposób należy gospodarować, w jaki sposób dobierać technologie i procesy technologiczne, aby było to właśnie najmniej obciążające dla środowiska. Głównie o to chodzi. I takie technologie są dostępne. I ja nie widzę tu żadnego problemu, żeby, że tak powiem, tu istniała tego typu aktywność, może nawet na tym terenie, a mieszkańcy czuli się tu absolutnie bezpiecznie. Jest to technicznie osiągalne. Ale podczas naszej ostatniej Stowarzyszenia Tetra sprzedaliśmy taką informację, że wszelkie dane dotyczące emisji, nawet dane publikowane właśnie przez firmę Kronoszpan.pl, dotarły do Pana. Pan ponoć te dane analizował i miał taki wniosek, że to są dane przerażające, jeżeli chodzi o zakres emisji poszczególnych elementów, które trafiają rocznie do naszego powietrza. To znaczy wskaźnikami, które są określone w decyzjach. I te rzeczywiście, jeżeli by były osiągane takie maksymalne wskaźniki, to one brzmią bardzo niepokojąco. Natomiast ja nie mam danych, niestety nie mam danych dotyczących rzeczywistych emisji tych substancji do środowiska. Jeżeli będę miał, to w tej kwestii wypowiem swoje zdanie. Ale te decyzje są w tym momencie lekko niepokojące. Ja wspomniałem o tym, że te decyzje należy zweryfikować. W moim przekonaniu, bardzo przepraszam, nie jestem decydentem tej kwestii, ale w moim przekonaniu te decyzje powinny być zweryfikowane. Czy pozwolono firmie na za dużo? Można by tak określić. Ja mam pytanie do działaczy 4, bo tutaj do tej elektrociepłowni takie pan profesor, że no, trzeba przede wszystkim określić, co tam ma być spalane, bo z tego się biorą te wątpliwości, czy czysta biomasa, czy też inne odpady, to nazwijmy. I od tego powiedzmy rodzaj instalacji pewne rzeczy wynikają. I że pod tymi warunkami ewentualnie taka instalacja może rozpocząć. Proszę Państwa, musimy tego, że zakład typu Kronospan jest zakładem o profilu chemicznym. Stosowanych jest tam wiele rozpuszczalników organicznych, substancji, klejów na bazie wielu związków fenolowych i mocznikowych i różnych innych, które są niebezpieczne dla zdrowia i niebezpieczne dla środowiska. Wobec tego taki zakład musi generować odpady niebezpieczne, odpady przemysłowe, które w literze prawa, w prawie środowiskowym są określane jako substancje odpowiednich kategorii i tak należy i dalszy sposób utylizacji dobierać, jak to określa polskie prawo w zakresie gospodarowania odpadami. I w tym przypadku, jeżeli zakład spalałby czystą biomasę, a ma taki potencjał, bo rzeczywiście stosuje materiał pochodzenia naturalnego, którym jest drewno, kora i tego typu, powiedzmy, jakieś tam trociny z piłowania drewna i tak dalej, no trudno, proszę Państwa, żebyśmy zwariowali i traktowali to jako odpad niebezpieczny czy jakiś inny, bo to jest rzeczywiście biomasa. Natomiast w informacjach, które mam, z którymi tutaj, powiedzmy, zapoznałem się, są tam różne inne formy odpadów przemysłowych, które współspalane z taką biomasą nie powinny być w moim przekonaniu. Zgodnie z, przynajmniej ja tak interpretuję, które znajdują się... Nie, bo my nie mamy powiem nic jeszcze, przeciwko biomasie. Chciałbym jeszcze uzupełnić, że, bo o to Pan pytał, istnieje w zakresie BAT dopuszczony i w zakresie w ogóle polskiego prawa istnieje sposób spalania biomasy wspólnie z odpadami przemysłowymi. Jest to dopuszczalne i ekologicznie bezpieczne, tylko musi w tym celu być odpowiednio zaprojektowana instalacja. Szczególnie w zakresie...
oczyszczania spalin, jeżeli chodzi o nie tylko oczyszczania spalin, ale dopełnienia pewnych procesów związanych z samym procesem spalania. A więc odpowiedniej temperatury, odpowiedniego zawartości tlenu, odpowiedniego czasu przebywania w tych warunkach spalin, a następnie odpowiedniego oczyszczania spalin tak, aby spełnić wymagania, o których już wspomniałem, w odpowiednim rozporządzeniu zwanym standardami emisyjnymi. Przepraszam, tak wpadam w ten tok myślenia, ale właściwie chyba to moment, czy to była możliwe, właśnie pewne obiekcje były, czy tam będzie po prostu biomasa. Jeżeli by była nie tylko biomasa, tylko też te odpady przemysłowe, pod tymi warunkami, które ma profesor powiedział, że tam no, te oczyszczanie i tak dalej. Czy Państwo byście na taką instalację wyraźnie zgodę? Powiem, proszę Państwa, dlaczego myśmy poprosili Pana Profesora tutaj o taką właśnie pomoc merytoryczną? Dlatego, że przeglądając raport, znalazły się naszym zdaniem odpady, które nie są czystą biomasą. I właśnie to jest taka moim zdaniem najbardziej kwestia sporna, czy odpady, które tam mają być spalane w postaci fragmentów płyt MDF, czyli odpady, które zawierają kleje, może krótko, czy możemy traktować jako czystą biomasę? I otóż naszym zdaniem nie. Poprosiliśmy o wypowiedź pana profesora, który potwierdził nasze stanowisko. I w związku z tym na tej podstawie dzisiaj odbyła się między innymi ta konferencja, czy to spotkanie. I tutaj jest zdanie rozbieżne, dlatego że przedstawiciele firmy twierdzą, że według nich jest to biomasą czystą i można spalać, natomiast według nas i pana profesora są to odpady niebezpieczne i wtedy jak gdyby ta cała instalacja zupełnie inaczej musi wyglądać, bo musi być dostosowana do tego typu spalania odpadów. Dostosowana, to państwo byście ją tutaj w stanie spalić? To znaczy jest pytanie na wyrost, dlatego że my dopiero jesteśmy po pierwszej rozmowie i zobaczymy, jak dalej to wszystko się potoczy. Znaczy może w ten sposób, przez tyle, te 20 lat firma przyzwyczaiła nas do tego, że jej działania są jakieś pokrętne i w tym momencie my, jako mieszkańcy, my jako członkowie stowarzyszenia, nie ufamy firmie. I tutaj oczywiście już wspominaliśmy o tym kilkukrotnie, że niech ze strony firmy zaistnieje jakiś taki czynnik, który pokaże, że słuchajcie, jesteśmy otwarci, nie mamy tajemnic. Ale tu w tym momencie cały czas jest ta ściana. My cały czas się tutaj dobijamy o to, żebyśmy mogli bezpośrednio, niezapowiedzianą przeprowadzić kontrolę na przykład emitorów, tak? Ale tutaj, jeżeli firma by wyraziła zgodę, byśmy z chęcią uczestniczyli w tym, tak? Ale tutaj po prostu cały czas firma się zachowuje tak, jakby jednak coś ukrywała. I w tym momencie z naszej strony, jeżeli nie mamy zaufania i jesteśmy nauczeni doświadczeniem poprzednich lat, po prostu na tym etapie na pewno takiej zgody by nie było. Państwo zamierzacie jakieś działania prawne podjąć w stosunku do, nie wiem, autora nieznanego, chyba tego donosu, który ktoś jakoś ustaliliśmy, tak, tutaj wspólnie pod państwa, no, jako państwa, ścigając się pod stowarzyszenie, wysyła do różnych instytucji na temat no, niebezpiecznych odpadów, które miasto podobno miało składować na Wiedziorę. To znaczy, my nie jesteśmy ani autorem tego pisma, ani jakimś czynnikiem, że tak powiem, który ukierunkował kogoś do napisania tego pisma, tak? Także tutaj poza naszymi plecami ktoś stara się dyskredytować może nasze stowarzyszenie. Także tu już wysyłamy w tej chwili, jesteśmy w trakcie wyjaśnień, czyli wyjaśniamy to wprost, my tego nie pisaliśmy, ktoś się pod nas tutaj podszywa, tak? Także to nie jest, nie wio- proszę.